ekwiwalentne podłoże Winklera dla niepłaskiego fundamentu. Są obiekty, w których płyta fundamentowa nie jest płaska. I w tym momencie nie jesteśmy w stanie zadać tam podłoża uwarstwionego, ponieważ podłoże uwarstwione może być sprzyjemowane tylko dla płaskich obszarów. W jaki sposób możemy obejść to ograniczenie? Proszę Państwa, no, zbudujmy sobie model obiektu z płaskim dnem, takim jak to. A mam takie zadanie już przygotowane oczywiście. No i tak ono wygląda. No, była to prosta sprawa, no, brało się wszystkie węzły na tym dnie wypukłym i sprowadziło się je do współrzędnej na tej krawędzi. Tylko że jest taka sprawa. Sztywność takiego płaskiego dna jest oczywiście zupełnie inna niż sztywność dna wypukłego o tej samej grubości. Dlatego też pierwszym krokiem w tym postępowaniu będzie dobranie takiej grubości dna płaskiego, aby sztywnościowo odpowiadało to dnu wypukłym. No i w tym celu tutaj na obwodzie zadałem podpory pionowe. To samo zrobiłem w modelu z płaskim dnem. Zadałem obciążenie warstwą typu śnieg, bo chodzi o to, żeby obciążenie było proporcjonalne do rzutu elementu na płaszczyznę. Tak samo tutaj w tym miejscu. No i dostałem wyniki. Tu mamy dno wypukłe, natomiast w tym wypadku mamy dno płaskie. Proszę Państwa, gdyby nie te ściany boczne, to w tym momencie wystarczyłoby tą liczbę podzielić przez tą liczbę, wyciągnąć z tego trzeci pierwiastek i przez wynik tego pomnożyć grubość tego płaskiego dna. No, niestety sprawa się komplikuje przez boczne ściany. No i w tym momencie musimy niestety, ale przeprowadzić poszukiwania, bo tak to można nazwać, grubości tego dna, aby otrzymać identyczność ugięć pod tym obciążeniem, czyli abyśmy mieli identyczną sztywność tego dna, a właściwie całego układu. To zostało oczywiście przeprowadzone. No i tutaj, proszę Państwa, mamy takie zadanie, w którym mamy identyczne ugięcie, no prawie identyczne, a grubość tego dna jest, proszę Państwa, no, taką ma wartość. I w tym momencie, na takim modelu, z taką grubością dna, możemy zadeklarować podłoże uwarstwione, no bo ono jest płaskie i właściwie o właściwej sztywności. I przeprowadzić obliczenia. Podłoże, lista parametrów, jak Państwo widzą, jest tutaj opisane takim zestawem. Obciążenie jest obciążeniem wyznaczonym z sumy obciążeń, które mogą się tutaj pojawić w tym obiekcie. No i mamy nasze wyniki. Nie interesują nas przemieszczenia, interesują nas odpory. I w tym momencie możemy tutaj przejść na ekwiwalentne podłoże, przyjmując domyślną liczbę przedziałów i to podłoże możemy zapisać do pliku. No i teraz, proszę Państwa, możemy otworzyć zadanie do podłoża ekwiwalentnego, bo tutaj nie mamy jeszcze tego podłoża, Winklera. Czytaj z pliku tekstowego, strona żółta, wszystko się zgadza. Czytamy z pliku Winkler. No i proszę Państwa, dostajemy
podłoże ekwiwalentne podłoże Winklera na wypukłym dnie. Czyli mamy załatwioną sprawę posadowienia takiego zbiornika na podłożu uwarstwionym i mamy podłoże Winklera, które w przypadku powłok może być przykładane do dowolnego położenia elementu. No i teraz już tylko wystarczy zadeklarować obciążenia i rozwiązać.